Świnie gotowe. Naprzód. Fabryka! 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 Poprosimy medyków w pole. Do końca szranek zapraszamy w stronę pit stopu. Zapraszamy medyków. Stosunkiem 3-1 zwycięża One, a to oznacza dogrywkę. Jak widzicie Państwo, walki są niezwykle zacięte. Drużyny są już bardzo zmęczone. Muszę też pamiętać, że każdy z tych ciosów odkłada się i tak naprawdę ci zawodnicy pod zbrojami są już fioletowi w paski jak tygrysy. Tymczasem jeśli już leci, bardzo ciężko ją zatrzymać.
Zapraszam sędziów do siebie. To proszę Państwa pokazuje, że między nami nie ma tak naprawdę żadnej nienawiści. My się wszyscy znamy, gratulujemy sobie pięknych ciosów. Absolutnie żadnej nienawiści w tym sporcie nie ma. Mimo że w szrankach walka była bardzo zaciekła. Dobrze, czy obie drużyny są gotowe? Naprzód! Stop fight. 4-1 dla Chorwacji. Prawdę prawa dla najstarszych. Przypominam, że nie jest to drużyna, która stale walczy w tym składzie. Ci panowie spotkali się po raz pierwszy, ci wojownicy, bo to jest dzisiaj panowie. Pierwszy raz walczą w tym składzie i mimo braku piątego zawodnika cały czas są gotowi. Pamiętamy, że zawodnik bez broni nie może wykonywać akcji ofensywnych, może się wyłącznie bronić, ale może się bronić. Trzy do zera zwycięża Chorwacja. Mi tu pochwalić. Kupca, a Polki, a królowa chociaż. Majka, Marta. Majka, yeah! A więc proszę Państwa, Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich, organizator tego turnieju i organizacja, która czuwa nad rozwojem sportowych walk rycerskich w Polsce, bierze udział w turniejach międzynarodowych i kapitanem rycerskiej kadry Polski jest Krzysztof Olczak. Wielkie brawa dla niego. Jeden z najbardziej doświadczonych walczących cały czas aktywnie i na bardzo wysokim poziomie. Niestety tu go nie widzimy przez kontuzję barku. Proszę Państwa, polska reprezentacja na tych mistrzostwach zdobyła 2 złote, 4 srebrne i 1 brązowy medal. W klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji generalnej zajęliśmy 2 miejsce zaraz za rycerzami ze Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa. To pokazuje tylko, że to, co robimy, to jest normalny sport. Można go uprawiać wszędzie, niezależnie, czy miało się swoją historię w średniowieczu, czy nie. Różni ludzie na całym świecie i w Nowej Zelandii widzimy tu rycerzy startujących w naszych zawodach. I z Japonii, i z Argentyny, z Meksyku, ze Stanów Zjednoczonych. Cały świat zaczyna uprawiać ten sport i nas to bardzo cieszy, że
kraje właśnie takie, które nie miały swojej historii, jednak chcą w tym sporcie też zaistnieć i szanują tą historię, walczą właśnie w pięknych replikach zbroi średniowiecznych. Czwórny złoty medalista. Dwa złote medale w kategorii miecza i tarczy i w kategorii miecza długiego. W zawodach indywidualnych na Mistrzostwach Świata mieliśmy też nasze dziewczyny, które także mają sukcesy na swoim koncie. Maja Olczak, srebrny medal w kategorii miecza i tarczy. To ta skromna dziewczynka. A mamy Martę? Nie ma Marty. Marta Kupczyk, która zdobyła jeden srebrny i jeden brązowy medal w mieczu długim i w halabardach. Brawo! Wielkie brawa też dla Marty.